Cześć, czołem, witam serdecznie na kanale Borderland. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja jestem Bob. I zanim przejdę do bohatera dzisiejszego odcinka, to korzystając z okazji, że jeszcze mam waszą uwagę, chciałem bardzo serdecznie podziękować właśnie wam, drodzy widzowie, za zainteresowanie kanałem. W szczególności chciałem podziękować swoim na ten moment 219 subskrybentom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Ja wiem, że w perspektywie całego internetu, całego YouTube'a 219 subskrybentów to można powiedzieć niewiele, ale parafrazując znanego kolarza Louisa Armstronga, to mały krok dla YouTube'a, ale ogromny skok dla mnie. Gdy wyobrażam sobie, że gdybym teraz stanął gdzieś w ciemnej, wąskiej uliczce na obrzeżach Katowic i zawołał: hej, słuchajcie, patrzcie, będę właśnie pokazywał, jak grać w gry planszowe, i zgromadziłoby się wokół mnie ponad 200 osób, no to naprawdę serce rośnie. Bo tak to właśnie działa, prawda? Tak by było. Prawda? To dla mnie naprawdę ogromna motywacja i wielka nagroda, dlatego postanowiłem, że się odwdzięczę również nagrodą. Stąd niniejszym zapowiadam, że w najbliższym czasie, jeszcze bliżej nieokreślonym, żeby była to niespodzianka, na kanale Borderland pojawi się konkurs dla subskrybentów. Konkurs z nagrodą, w którym do wygrania będzie, a jakże, gra. Na razie nie powiem nic więcej, szczegóły już niedługo, ale jeśli nie chcecie przegapić okazji, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam, aby to zrobić właśnie teraz. Dosłownie teraz. Ja poczekam, śmiało, mam czas. Okej, a teraz już do rzeczy. Dzisiaj na stole ląduje gra Na skrzydłach ze stajni, a właściwie powinienem powiedzieć z gniazda Stonemaier Games, w Polsce wydana przez wydawnictwo Rebel. Ta kultowa już gra o ptakach od 2019 roku cieszy się niemalejącą popularnością graczy na całym świecie. Jest cały czas numerem 1 wśród gier rodzinnych. I jasne, możecie powiedzieć: ło, to przecież to jest jakaś starość, ta gra już od 3 lat jest na rynku. Już wszyscy w to grali, wszyscy w to widzieli. W czas, żeś się chłopie obudził. Hold your horses, okej. Okay. Wiem, nie jest to gorący tytuł, nie jest to też żaden biały kruk, ale postanowiłem nagrać ten odcinek mimo wszystko z bardzo konkretnego powodu. Mianowicie mam podstawy, by przypuszczać, że wielu doświadczonych graczy nie grało w tę grę i nawet się jej nie przyjrzało ze względu na uprzedzenia, które ja sam miałem. I jeśli faktycznie właśnie je macie w dalszym ciągu, to chciałbym przez ten odcinek was ich pozbyć. Długo podchodziłem do tej gry jak do jeża. Tematyka ptaków totalnie do mnie nie podchodziła. Te ilustracje jak żywcem wyjęte z podręcznika do Przyry. Jak gdzieś widziałem zdjęcia z rozgrywki, zdjęcia rozłożonej gry na stole, to już gdzieś tam w tyle głowy słyszałem Krystynę Czubówną wyjaśniającą zasady tym swoim kojącym, usypiającym wręcz głosem. Myślałem, co może być fajnego w grze o ptakach. Myślałem, że to pewnie taka gra rodzinna, edukacyjna, taka bardziej dla nieopierzonych ornitologów albo dla kogoś, kto po prostu lubi sobie od czasu do czasu pooglądać ptaszki. No ale przecież... Stonemaier Games! Przecież oni wydali Saita, oni wydali Viticulture. Obie te gry uwielbiam, mam w swojej kolekcji, obie są wspaniałe. No to chyba też nie może być aż takie złe. No i jak tak się przełamywałem, to właśnie akurat pojawiła się okazja, żeby sprezentować jakąś grę planszową moim przyjaciołom. Marto, Tomku, jeśli to oglądacie, to bardzo serdecznie was w tym momencie pozdrawiam. Tak w ogóle to ten ogrywany przeze mnie egzemplarz pożyczyłem właśnie od Marty i Tomka, tak trochę na sępa. Warunki były następujące. Ma być lekka, ma być ładnie wydana i da się w nią grać na 5 graczy. Stwierdziłem więc, że wysoko oceniane Na skrzydłach spełnia wszystkie te warunki. No i klik, i kupione. I co? I siadło. I całe szczęście siadło, i gra nie okazała się być kukułczym jajem, wręcz przeciwnie, uważam, że gra jest świetna. W trakcie rozgrywki panuje jakaś taka spokojna, przyjazna, relaksująca atmosfera. Czułem się, jakbym faktycznie czaił się tam gdzieś w tej trawie, obserwował z ukrycia te pustułki, te sikorki, które tam sobie składają jaja. No właśnie, może to właśnie te słodkie, kolorowe
jajka łagodzą obyczaje. Mechanicznie to wszystko działa bardzo fajnie, bardzo lekko. Nie trzeba być orłem, żeby zrozumieć całą mechanikę tej gry. Gwarantuję, że nawet żółtodziób sobie z tym świetnie poradzi. W skrócie można powiedzieć, że podczas całej gry budujemy swój ptasi silniczek tak, żeby z rundy na rundę dzięki niemu tworzyć coraz lepsze kombosy podczas wykonywania standardowych akcji. No właśnie, bo w swojej turze, w swoim ruchu mamy do wykonania tylko jedną spośród czterech dostępnych akcji, więc nie ma tutaj wielkich dylematów, trudnych wyborów. Jeśli na to pozwolimy, to gra nas nawet trochę poprowadzi za rękę, wskazując nam, sugerując nam kolejne kroki, jeśli sobie sami ich oczywiście nie zaplanujemy. No bo załóżmy, że akurat w danej rundzie punktowane są ptaki żyjące w lasach. Chcemy więc zagrać kartę ptaka do lasu, na las. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw go wykarmić. Jeśli nie mamy jedzenia, no to co? To musimy najpierw wykonać akcję zdobywania pożywienia. A jeśli to kolejny ptak zagrany do tego rzędu, to wymagane jest już opłacenie kosztu w jajach, bądź w jaju. A jeśli go nie mamy, no to najpierw musimy wykonać akcję złożenia jaj. I tak dalej, i tak dalej. Nic dziwnego, że gra robi furorę wśród rodzin, bo tutaj wcale nie potrzeba w niej żadnej głębokiej, skomplikowanej, wielopoziomowej strategii. Można grać nawet w ten sposób, że większość ruchów będzie wykonywana na potrzeby tych kolejnych. I siłą rzeczy one będą ze sobą jakoś tam z siebie wynikać jeden z drugiego, czy się zazębiać. Jasne, jeśli ktoś oczekuje od gry sporej porcji mużdżenia, lubi się spocić przy myśleniu, to tutaj przy ptaszyskach będzie raczej ziewał, ale jeśli ktoś właśnie w drugą stronę chce sobie odpocząć przy stole, zrelaksować się, to Na skrzydłach będzie skrojona dla niego w sam raz. Na skrzydłach to miła odmiana od tych wszystkich nafaszerowanych negatywną interakcją tytułów, bo tutaj tej interakcji nie ma zbyt wiele, a jeśli już ona się pojawia, to jest taka dosyć subtelna, bym powiedział. Bo można komuś podebrać ptaka z dostępnej puli ptaków. No okej, jest to dosyć, może to być czasem trochę dokuczliwe, ale ta talia jest tak obszerna, tak obfita w te ptaki, że zaraz na jego miejsce wleci kolejny i na pewno da się nim również jakoś tam swój plan uzupełnić. Można komuś podebrać kostkę pożywienia skarbnika, na który akurat polowaliśmy, ale również zasady są takie, że za chwilę, już prędzej czy później, za kilka ruchów, te wszystkie kostki pobrane skarbnika zostaną przerzucone, więc znowu coś się dla nas trafi. To nie jest tak, że ktoś nam pokrzyżuje plany w ten sposób, że już dalej nie ruszymy ani na krok. Zawsze coś tam da się z aktualnej sytuacji na stole ukręcić. Z kolei, jeśli ktoś bardzo lubi rywalizację, to wcale nie musi z tego powodu skreślać gry Na skrzydłach, bowiem ilość rywalizacji, jej poziom, jej nasycenie i zagęszczenie można tutaj bardzo fajnie skalować i regulować za pomocą wyboru sposobu punktowania. Planszetka punktowa ma dwie strony. Grając przy wykorzystaniu strony niebieskiej, wprowadzamy taki bardziej spokojny, uczciwy, zrównoważony sposób punktowania. Im więcej ktoś sobie wypracuje, tym więcej punktów oczywiście dostanie, ale najczęściej każdy coś z tego tortu sobie uszczknie. Jakiś tam mały kawałeczek, a przynajmniej okruch zazwyczaj dla każdego trafi. No i każdy ma poczucie, że jest w jakiś sposób za swoją pracę w danej rundzie nagrodzony. Natomiast jeśli chcemy trochę porywalizować bardziej, to odwracamy kartę punktowania na drugą stronę. No i tutaj ten system nagradza szybszych, nagradza silniejszych, a poniewiera słabych, poniewiera tych, którzy się spóźnili, zagapili, nie poradzili, bowiem ostatnie czwarte miejsce i piąte nie daje żadnych punktów. Pierwsze miejsce w danej kategorii, w danym sposobie punktowania daje tych punktów no, w zależności od rundy 4, 5, 6 lub 7. Jest wyraźna dysproporcja między pierwszym a ostatnim miejscem, która może być już trudna do nadrobienia. Dlatego
ten sposób punktowania nie jest polecany dla graczy wrażliwych na poczucie rażącej niesprawiedliwości w grach planszowych. O wykonaniu gry nie muszę w zasadzie nic mówić. Jaki jest koń, w zasadzie ptak, każdy widzi. Stonemaier Games słynie z najwyższej jakości swoich gier. Tutaj też trzymają poziom, nic się pod tym kątem nie zmieniło. Bardzo spodobał mi się mechanizm tych specjalnych umiejętności ptaków i ich odpalania po kolei, jedna po drugiej, po wykonaniu akcji podstawowej. Ten mechanizm, te specjalne umiejętności sprawiają właśnie, że można podejść do gry bardziej strategicznie. Można starać się układać ptaki względem ich umiejętności właśnie tak, w taki sposób, w jednym rzędzie, by stworzyć takie combo idealne ostatecznie, ale trzeba mieć na uwadze to, że możemy nie zdążyć tego zrobić, ponieważ, i tutaj kolejny mechanizm, kolejne rozwiązanie, które bardzo mi się spodobało, liczba naszych akcji dostępnych do wykonania maleje z rundy na rundę. Zaczynamy grę mogąc wykonać w pierwszej rundzie 8 akcji. Każdy gracz dostaje komplet 8 takich znaczników w swoim kolorze. I z rundy na rundę tych akcji nam ubywa. O jedną mniej co rundę. Więc kończymy grę, tak naprawdę gramy ostatnią, czwartą rundę, tylko z 5 dostępnymi akcjami do wykorzystania. Pole manewru maleje, kołderka się kurczy, co oznacza, że jeśli zawczasu nie stworzymy sobie dobrze funkcjonującego silniczka, no to w kolejnych rundach, im później, tym będzie już nam trudniej. Żeby nie było za słodko, to muszę przyznać, że o ile same zasady gry nie są trudne, o tyle ich zrozumienie za pierwszym razem albo ich wytłumaczenie jest dosyć nieintuicyjne. Głównie za sprawą układu planszy. W moim przekonaniu jest trochę mylący, a przynajmniej dla mnie był i dla osób, z którymi grałem. Za pierwszym razem oczywiście tylko, bo później już zapamiętamy zasady, już wszystko jest ok. Cały czas wydawało nam się, że wykonanie akcji z danego rzędu wymaga każdorazowo poniesienia kosztów w postaci jaj wskazanych w odpowiedniej kolumnie. Czyli łączyliśmy akcję rzędu z kolumną. A tak nie jest i tak nie powinno się robić, pomimo tego, że intuicyjnie jakoś to łączyliśmy. Koszt w postaci jaj jest związany tylko i wyłącznie z akcją zagrania karty do odpowiedniej kolumny. W żadnym innym wypadku. Można sobie to skojarzyć w ten sposób, że przecież, żeby pojawił się nowy ptak w naszych siedliskach, no to on musi się wykluć z jaja. A żadna inna akcja tego jaja nie wymaga. Logiczne. Pierwsza rozgrywka, ta taka zapoznawcza z zasadami, może być jak taki trochę pierwszy zjazd na nartach. Czyli jeśli się nie zrazicie, jeśli zrozumiecie tam co i jak, to gwarantuję, że kolejne zjazdy pójdą już gładko, szybko i przyjemnie. Jeśli chcecie sprawdzić, jak ta gra wygląda w praktyce, jak działają zasady, zanim sami kupicie czy zagracie, to na moim kanale jest dostępny przebieg dwuosobowej rozgrywki właśnie na skrzydłach. Zapraszam do obejrzenia. Talia kart jest naprawdę bardzo obszerna. Jeśli się nie mylę, to żaden ptak się nie powtarza. Czyli wszystkie karty, wszystkie gatunki na kartach są inne. To niby tylko kosmetyka, ale mimo wszystko robi wrażenie. Nie mogę tego samego powiedzieć o umiejętnościach ptaków na kartach, bo te, mam wrażenie, przynajmniej dla mnie, powtarzają się jednak trochę zbyt często. To znaczy, jak na taką liczbę kart, mogłoby ich być trochę więcej. To znaczy, na różnych gatunkach ptaków powielają się te same ich właściwości, umiejętności. Nie doskwiera to jakoś bardzo, ponieważ w trakcie gry każdy gracz operuje tak naprawdę raptem kilkunastoma kartami ptaków, więc to się szybko nie znudzi. Tym bardziej, że z rozgrywki na rozgrywkę losowość sposobów punktowania, to znaczy losowanie tych żetonów określających, co punktuje w danej rundzie, wprowadza dużo regrywalności. Trzeba dostosować swoją strategię do każdej gry osobno. Żadna partia nie będzie taka sama. A w razie czego zawsze przecież są dodatki. Podsumowując, w ogóle się nie dziwię, że ten charakterystyczny karmnik tak często gości na stołach tysięcy graczy na całym świecie, niekoniecznie interesujących się ornitologią. Ja sam bardzo chętnie siadam i będę siadał na skrzydłach. I Was również do tego zachęcam. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zagrać, to polecam. Jeśli coś Was zniechęca, tak, ta tematyka, to wydanie, ilustracje, cokolwiek, polecam przełamać się
i grę przetestować, chociażby dla samej mechaniki. Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc jeśli jesteście sceptyczni i chcecie jeszcze porównać sobie moją opinię z innymi graczami, z innymi blogerami, vlogerami, możecie to zrobić na przykład m.in. na portalu planszeo.pl, gdzie również porównacie sobie oferty sklepów internetowych, w których gra na skrzydłach jest dostępna. A tymczasem ode mnie to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, za uwagę. Jeszcze raz przypominam o konkursie, który już wkrótce, i zachęcam do zasubskrybowania kanału, nie tylko interesownie z uwagi na konkurs. Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami, wrażeniami w komentarzach pod tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. A tymczasem mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Bardzo serdecznie chciałem podziękować w tym miejscu moim subskrybentom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem tak licznym. Liczba 219 tysięcy subskrypcji to jest liczba, której ogrom mnie po prostu onieśmielił. Tak, tak właśnie powiedziałem. 219 tysięcy subskrypcji. No, 219 tysięcy, tak. Jak to tylko 219? Po prostu 219. Subskrybuje mnie 219 osób? Ja już konkurs zagłosiłem.